zapachniało wiosną, co widać na obrazku, świeci słoneczko, więc to dobry moment, żeby zajrzeć do zagrody sarenek. Nasze sarny, Aki i Lusia, samiec, czyli kozioł, tutaj taki bardziej odważny, o widać, bo ma placki takie łysawe na szyi. Proszę Państwa, od razu mówię, to nie jest żadna choroba, nic się Akiemu nie stało. Po prostu, tak jak pani redaktor wspomniała, przyszła wiosna, Aki gubi tam swoją szaro-brunatną sierść zimową, no i pomalutku będzie dostawał tego włosa letniego, czyli takiego bardziej rudego. Czyli takie wiosenne linienie to jest. Takie wiosenne linienie, co znaczy, że będzie coraz cieplej. Aki to chłopiec. Tak, a no zanim... to powinien być jelonkiem. Nie, proszę Państwa, sarny i jelenie to są zupełnie inne gatunki. Czyli sarna to nie żona jelenia. Sarna nie jest zdecydowanie żoną jelenia, sarna jest żoną koziołka, czyli zupełnie mniejszego zwierzaka. Sarny są smukłe, małe zwierzęta i jelenie, zarówno samce, jak i samice, czyli łanie, są zdecydowanie większe. Jeszcze Państwa na pewno zaprosimy do oglądania jeleni. Natomiast sarenka to jest zupełnie oddzielny gatunek. A czy sarny w Polsce są pod ochroną? Nie, sarny w Polsce nie są pod ochroną. Sarny są takim gatunkiem szeroko występującym w Europie. Natomiast musimy pamiętać, że jest coraz mniej terenów zielonych, coraz mniej terenów rolnych, które są nieogrodzone, coraz mniej korytarzy ekologicznych. Zatem no, wypada z szacunkiem traktować każde zwierzę, no i starać się, żeby tych zwierząt, również zwierząt płowych, czyli właśnie saren, było jak najwięcej. Sarny niezwykłe, płochliwe. Tak się zastanawiam, czy sarna w ogóle śpi? Tak, oczywiście. Jak każde zwierzę, sarny wypoczywają. Sarny mają wiele naturalnych wrogów. Wilka, lisa, ale pamiętajmy, że mniejsze, szczególnie takie malutkie koźlaczki zdecydowanie obawiają się chociażby psów. Teraz coraz więcej saren gdzieś tam mieszka na obrzeżach pól, czyli blisko domostw ludzkich i ma często właśnie styczność. A czy sarnę da się oswoić? Nie powinniśmy tego robić. Przede wszystkim pamiętajmy, że zwierzęta dzikie nie mogą przebywać, nie mogą być więzione przez ludzi w naszych domostwach czy ogródkach. Natomiast zdarzają się takie przypadki, właśnie jak tutaj obserwowana para. Widzimy bardzo ciekawski, Aki zainteresował się statywem. Wychowywana przez ludzi z powodu jakiejś tragedii, jakiego mama zginęła na drodze. Natomiast Lusia jest takim maluszkiem pożniwa, gdzie no niestety już rodzice się nie odnaleźli.